Znajdujemy się w Orelcu, w miejscowości położonej w niedalekiej odległości od Soliny. Zobaczycie tutaj Państwo jedną z najstarszych drewnianych cerkwi w Bieszczadach. Ten obiekt został posadowiony na tym wzgórzu w roku 1742. Według niektórych źródeł był to rok 1747. Jednym z najstarszych obiektów w tym kompleksie architektury drewnianej jest drewniana dzwonica licząca sobie ponad 300 lat. Cerkiew, która znajduje się w Orelcu, jest cerkwią o konstrukcji drewnianej, trzyczęściową, orientowaną, czyli skierowana najświętszym miejscem prezbiterium w kierunku wschodnim. Cerkiew otacza wieniec ponad 100-letnich drzew, są to lipy. Lipa jest gatunkiem spotykanym bardzo często wokół kościołów i wokół cerkwi w naszym kraju. Symbolizuje ona matczyną opiekę Boga Rodzicy. Ta drewniana cerkiewka do niedawna służyła jako kościół rzymskokatolicki. Po budowaniu nowej świątyni jest to obiekt opuszczony. Cerkiew ta oszalowana jest deskami. Na części nawowej znajduje się wieżyczka pokryta blachą, pozorna latarnia, zwieńczona krzyżem. Po lewej stronie tego obiektu znajduje się dobudowana drewniana zakrystia. W środku niech zachował się ikonostas. Ikony z cerkwi z Orelca zobaczyć możemy w Muzeum Historycznym w Sanoku.